I Body najwidoczniej jest tak na tyle ważna, że ma własny portret. I trochę szkoda, że więcej postaci, kilku postaciom naprawdę tym ważniejszym dla fabuły oczywiście przydałyby się portrety. Body właściwie ma, jak widzicie, ma dosyć odmienny portret od reszty, ponieważ portrety w Baldurze, zarówno jeden ser, jak i dwójce, były po prostu podmalowanymi zdjęciami, dlatego wyglądają tak, jak wyglądają, mają taki specyficzny styl. Jednak portret Body, ta widać, że był robiony od zera na komputerze i wygląda bardzo Icewind Dale'owato. Pewnie zastanawiasz się, czemu spotykamy się akurat Nie, tutaj. czemu? Spotykałem się z ludźmi w Jestem dziwniejszych miejscach. Irina, a większością nie musisz się przejmować. Przede wszystkim przedstawię się. Jestem Body. No i oczywiście Kaldorn, będąc paladynem, od razu wykrywa, że Body jest zła, ponieważ, no cóż, paladyni wykrywają aury zła. Proste. Zaprosiłam cię tutaj, gdyż w tym miejscu nikt nas nie podsłucha. Nie podsłucha, przepraszam, mamy Chciałam tutaj przedstawić ci ducha. korzystające z pracy dla mnie. Chodź za mną. Ale idź dokładnie po moich śladach. Jeśli uczynisz inaczej, I to pożałujesz. jest zabawne. Nawet nie mamy opcji, żeby zboczyć To z jest wyjście tej do kuchni. ścieżki. O, przepraszam. Wybiegłam myślą naprzód. Najpierw Spoko, nikt się nie wejdź do dowie kuchni o za waszym mną. wejściu do kryjówki, oprócz Wikoni. To jest o wiele zabawniejsze, kiedy mamy te wszystkie Dobrze postaci wiem. błagające się po tej Musisz dzielnicy. wykonać zlecenia. Bez wątpienia zdarzyło ci się spytać o zamiary twego pracodawcy. Nie bardzo. Jeśli nie, Po prostu pozwolisz? zaoferowana nam została pomoc za Czemu konkretną nie sumę pozwolisz? pieniędzy. To była najprostsza umowa pod słońcem. Coś za coś. Pracujesz dla złodziei cienia. Złodziei Pomogę ci cienia. odnaleźć Czemu tak dziwnie to zaginioną powiedziała? towarzyszkę Imoen. Tak, to naprawdę są złodzieje cienia. Byliśmy w ich głównej Zostaniesz kwaterze, to tak. ukarany, jak pewnie ci mówiono. Czy ona właśnie nam próbuje odkryć Amerykę, czy co? Takie. Wow, wiesz co, przy okazji, Lavos? Pracujesz dla złodziei cienia. Tak, no, wiemy. Proponuję ci inne wyjście. Pomogę ci odnaleźć twą przyjaciółkę za 15 tysięcy sztuk złota. To Tak, nie sporo tak mniej sporo. niż żądali Jakby nie patrzeć, faktury. 5000 sztuk złota, Ale za pokoju tyle nie tutaj kupimy nie nawet posiadasz. porządnej broni magicznej. Taka już dobra broń magiczna ma. Jej cena zazwyczaj oscyluje w około kilkunastu tysięcy sztuk złota. 5000? Nie wiem, kilka zaklęć, kilka mocnych mikstur. I jeszcze raz Kaldorn protestuje. Mińsk nas wierzy, to dobrze, to budujące. No i Ari oczywiście, nie, boję się. Jedynie Oshima oczywiście, będąc pragmatykiem jakim jest, mówi, że może to nie byłoby takie złe, po prostu przyjmując pomoc za niższą cenę, jednak oczywiście ostrzega nas przed tym, że złodzieje cienia by po prostu się wkurzyli. Można spytać, skąd ze mnie wiesz? Tak, wiem bardzo dużo. I po prostu te dowody lojalności, o których mówi, że będziemy musieli zażądać, oprócz złota, za pomoc, po prostu pomożemy jej wyciąć złodziei cienia. Tyle. I w ten sposób także możemy dostać ten amulet chroniący przed wystaniem poziomu itd. Ponieważ oryginalnie, tak jak mówiłem wcześniej, dostajemy go fabularnie, czyli po prostu od złodziei cienia. Oczekuję zabijania i terroryzowania. Okay. No i tak, nie, dziękuję. Bezpieczne ryzyko? Nie istnieje? Nie istnieje dosłownie, jednak istnieje ten bezpieczny margines, czy dopuszczalny margines ryzyka. Nie ufam, a to jest myślę najlepsza opcja dialogowa. Po prostu mówimy, że nie ufamy ani jednej, ani drugiej stronie. Po prostu złodzieje cienia są złodziejami. Naprawdę. Zazwyczaj wiadomo, co od złodzieja można. Czego od złodzieja można oczekiwać, a od wampira. Raczej nie bardzo. Zaiste? Papa Body. Ścieżkę, którą kroczymy. Zmuszony bowiem poprzeć. Tak, nie, nie mówiłaś. Czy ona nie mówiła nam o tym? Zdaje się, że ona nam o tym mówiła. Albo po prostu wczytałem wtedy i. To jest właśnie coś, co. Te romanse są psute przez to, że losowo odzywki losowo się pojawiają. One powinny te wszystkie
interakcje z tą romansowaną postacią, naszym bohaterem, powinny odbywać się w regularnych, czy w miarę regularnych interwałach czasu, a w ten sposób czasem wczytamy i później się nie będzie pojawiać, później znowu będziemy świadkami tej samej gadki. Jestem niemal pewien, że to mówiła już, że po prostu chciała pomóc jakiemuś dzieciakowi i nagle ustrzelili ją łowcy. Schwytali skrzydła w niewoli, zaczęły ta rana, którą to została postrzelona, po prostu zaczęła się jątrzyć i z tego powodu jej skrzydła zostały amputowane. Niemal jestem pewien, że o tym mówiła. W każdym razie... A tak, mamy to zadanie. Z tego grobu dobiega jakiś odgłos. I z tego grobu wykopujemy człowieka. O, witajcie. Witaj, Tildirze. Tak, Tildir został wrzucony do grobu żywcem i zakopany. Na szczęście chyba dosyć płytko, odkąd usłyszeliśmy jego wołania o pomoc. I najwidoczniej zrobił to koleś odziany na czerwono. Tutaj od razu można popchnąć, to jest naprawdę banalne zadanie poboczne, chociaż musimy wyjść z dzielnicy, żeby je wykonać, ale na razie po prostu je aktywuję i przyspieszę. Tutaj mamy grabarza i można go spytać o całe zajście. I on razu wskazuje nam miejsce przebywania tego kolesia odzianego na czerwono, to jest dzielnica Mostów. I ta niech zwiewa, i tak pewnie marne punkty doświadczenia by za niego były. I jeszcze pogadajmy z tym duchem, którego widzieliśmy wcześniej. No i chyba wybrałem przy okazji dłuższą ścieżkę, no nieważne. I tak głównie wszystko poodkrywamy, ponieważ dzielnica cmentarna to głównie, z małym wyjątkiem, pomniejsze grobowce, w których znajdujemy jakieś tam przedmioty. Właściwie ta dzielnica jest całkiem niezła i w zależności od tego, jaką bronią władamy, ponieważ tutaj zdobywamy w ogóle bez trudów, o ile pamiętam, topór plus 2, po prostu leży sobie w grobowcu, nawet chyba niezabezpieczonym pułapku, po prostu zamkniętym. Zatem jak długo macie w miarę sprawnego złodzieja, to od razu macie łatwą broń plus 2 dla waszej głównej postaci. Tutaj także chyba, ale już po walce zdobywamy jakiś tam miecz długi plus 2 także i kostur nawet magicznych, a tutaj już można znaleźć. A tutaj mamy ducha Welyna. Nie wiem, czy był niedziałkiem, czy nie. Bo jest dzieckiem. Chyba jego rodzice są... Tak, chyba jest niedziałkiem, bo za dnia pojawiają się jego rodzice, którzy opakują jego śmierć. I najwidoczniej Welyn został zabity przez kolesia imieniem Lynis. On jest w dzielnicy slumsów. I po prostu ten duch prosi nas o odzyskanie jego misia, którego Lynis najwidoczniej, nie wiem, wziął na pamiątkę, bo tak robił mordercy małych dzieci. Tak, to kolejne, dosyć banalne zadanie. Jednak chyba z małym bonusem, jeśli... oczywiście cały czas musimy oddać... to zadanie można ukończyć tylko i wyłącznie w nocy, ponieważ wtedy ten duch się pojawia. Żałobnik z młotem, to było ciekawe. Jednak za dnia, jeśli jeszcze zagadamy do... po wykonaniu tego zadania zagadamy z rodzicami Welena, to chyba wtedy dostaniemy jeszcze trochę więcej punktów doświadczenia, ponieważ oni powiedzą, że w jakimś cudem wiedzą, że dusza ich dziecka zaznała spokoju, czy coś w tym stylu. W każdym razie, dobra, zacznijmy może czyścić te pomniejsze grobowce. W większości z nich walka nie będzie aż taka trudna. No, moja postać będzie trochę gorzej trafiać, ale wszystko. I od razu zacząłem od najtrudniejszej chyba walki. Tak, mamy króla krypty, on chyba... Nie jestem pewien, czy on rzuca jakieś zaklęcie. No, moja postać będzie trochę tańczyć. Okej, już przestanę tańczyć. Może ktoś inny? Właściwie mogłem przeczytać, co
jakie Król Krypty ma odporności. Nie wiem, czy on jest nieumarłym, czy nie. Mam model postaci, jakby był człowiekiem, po prostu zakutym w zbroję. Jednak nie wiem, to jest właściwie... Wedle mojej wiedzy będziemy... To była jedyna walka z takim przeciwnikiem, zatem wszystko jedno. Czy ten grubowiec jest zabezpieczony pułapką? Chyba nie. Jednak większość z nich jest zakluczonych jakimś tam cudem. Okej, kolejny zwodniczy sobowtór. I trochę złota. I z tego króla krypty, jak mówiłem wcześniej, wypadł. Miecz długi, plus 2. No, nie odpocząłem tak. To jest Numara? Jakoś tak się nazywa. Ma swoje dodatkowe umagicznienie tam. Jakąś mamy chyba szansę za każdym razem, żeby ogłuszyć przeciwnika? Jakoś tak. Oczywiście będziemy wiedzieli, będę wiedział dokładnie, kiedy już go zidentyfikuję. Co pewnie się stanie po kilku walkach, bo po prostu zamierzam wyczyścić te pomniejsze grobowce, odpocząć i wtedy zagłębimy się w ten większy. Okej, tu mam walkę z kilkoma numerami. Ona może przestać atakować. Mumie chyba są odporne zupełnie na pociski. Tutaj mamy dwie mumie oraz szkielet wojownik. Szkielet wojownik nie jest całkowicie odporny na magię. Myliłem się mówiąc, że całkowicie, ale ma 90% odporność, zatem jest prawie całkowicie niewrażliwy na to. I znów zapomniałem ukryć się w cieniu. Goddammit. I właściwie najpierw chcę atakować szkieleta. Szkielety, co jest zabawne, właściwie większość nieumarłych ma swojego rodzaju odporność na jeden lub więcej typów obrażeń. Jednak chyba zdaje mi się, że w Icewind Dale te odporności miały większy sens, ponieważ na przykład szkielet, co ciekawe, nie jest odporny na obrażenia kłute. Na wszystko inne ma jakieś tam 50% odporności, po prostu redukuje otrzymywane obrażenia z innych broni. Obrażenia kłute, to jest dziwne i nawet ma chyba redukcję obrażeń względem obrażeń miażdżonych, co nie ma sensu, bo szkielet jednak powinien bać się uderzenia wielkim młotem, który po prostu połamie mu kości. Uderzenie mieczem nie tak bardzo, ponieważ no cóż, miecz by teoretycznie mógł się zaślizgnąć po kości czy jakoś tak. I nie wiem, to jest trochę zabawne, jeśli chodzi o te odporności. Poza tym szkielet wojownik zawsze ma przy sobie, czy dzierży miecz oburęczny plus 1, zatem dodatkowy lód. No i mumie, tak jak widzimy na załączonym obrazku, potrafią zrazić postać. Nie jestem pewien, chyba tak, że potrafią unieruchomić. Choroba... Właściwie choroba, inni przeciwnicy, tak jako tak pamiętam, też narzucają ten status choroby, jednak wtedy ona działa w ten sposób, że obniża nam statystyki. Zdaje się, że siłę obniża, no i wtedy unieruchamia właściwie. Cały czas możemy atakować, jednak zazwyczaj nie trafiamy, ponieważ nie mamy siły. Jak ta choroba po prostu zadawała obrażenia, tak samo jak w przypadku Otiaga. No, pomniejszy lód. A, także, odkąd były wysłane poziomy, tak, zapomniałem zupełnie o tym. Odkąd zostały wysłane poziomy, to... A, Erin nie został wysłany. Poziom mojej głównej postaci, tak. Za każdym razem, kiedy zostanie wysłany z waszej postaci poziom, musicie absolutnie pamiętać, jeśli oczywiście czaruję, żeby zapamiętać te czary, które straciła, bo... Nie wiem, w niespaczowanej wersji, czy chyba w podstawowej jeszcze wersji, nie mówiąc już o paczowanych, nawet spaczowane cienie Amn, cały czas miały ten problem, że... Co ja tu chciałem zrobić? Chyba to miałem, czy lepsze leczenie? Już nie pamiętam.